Siemaneczko, z tej strony Tadek, witam was w grze Rift Breaker. Jak widzicie, już większość rzeczy tutaj mam na najwyższym poziomie. Dwie w postaci tutaj karabinu plazmowego i tutaj nie wiem co sobie włożę. Jeszcze nie mam ulepszonych, ponieważ brakuje mi do tego paladu i właśnie po niego będziemy się teraz wybierać. Placówka wydobywcza paladu. Lecimy zobaczyć, jak to wygląda z tym paladem i jego wydobyciem. Następnie prawdopodobnie przeniesiemy się do bazy głównej, gdzie zaczniemy robić już do końca ten portal na ziemię, który mamy, w sumie, który jest naszym głównym zadaniem od początku tak naprawdę. Widzę tutaj. Co tutaj mamy? O, żółty kolor? A, można je rozwalić, zanim się rozrosną. Kwasowych drożdży tutaj jest bardzo dużo. Dobrze. Once we establish a permanent outpost, we could also try to destroy the roots of the acidic yeast colonies. That should stop them from spreading further. Żeby niszczyć kolonie kwasowych drożdży, żeby zatrzymać ich rozrost. Mogłoby to wpłynąć negatywnie na ten biom, więc jako ostateczność mamy z tego skorzystać. Dobrze. Czy nie będziemy z tego korzystać? Posterunek. Postawimy sobie tutaj, myślę. Drożdże będziemy raczej rozwalać, bo... Znaczy tylko tam, gdzie mi będą przeszkadzać, nie będę biegał i je tutaj tłukł wszędzie, bo to też bez sensu. Co tutaj jest dobrze zrobić? Z tego co widzę, chyba energię słoneczną. Czy ja mogę zrobić elektrownię atomową taką po prostu? Czy to ona musi stać na złożach, jak inne? Syntezator węgla, konwerter plazmy, rafineria superchłodziwa, kompostownik, żniwiarka, kultywator, wirówka uranu. Budowa posterunku zakończona. Powinniśmy zbudować kopalnię rzadkich pierwiastków. O, mogę. I zużywa uranu 4 na sekundę. Ale dałoby nam 3000 energii, w sumie niedużo. Aha, proponuje nam tutaj gra zbudowanie jednak elektrowni gazowych. Co oni zużywają? Elektrownia fuzyjna, bardzo wysoka moc wejściowa, produkuje plazmę jako produkt uboczny swojego działania. A co zużywa? Wodę tylko? Bo produkuje 7000 energii i 800 plazmy? O, już widzę te grzyby tam na lewo. Ciekawe, czy one są w stanie zająć cały teren, czy tylko do jakiegoś pewnego momentu. Dobra. No to zróbmy na razie elektrownię gazową, myślę. Zaczniemy tutaj pompować ten kwas. O, jest uskok. To nie wiem, czy będzie się opłacało. 800 nam da, więc to na początek przyda się. Elektrownia. Cep do przerabiania na gazu. Stacja filtrująca gaz. 75. Wow, spokojnie. A ile potrzeba na utrzymanie takiej z wyższego poziomu elektrowni gazowej? Elektrownia gazowa zużywa 70, a nie, 50 gazu palnego. Aczkolwiek tutaj widzę, że potrzebny jest palat niestety, więc na razie tak to będzie stało. Wy tutaj potrzebujecie po 100, z tego co rozumiem, tak? Już sprawdzam jeszcze raz dla pewności. Produkcja, tak, szlamu potrzebują 100. I energię, no ale energię to oczywistość. Już atakują? Nie dadzą odpocząć, dopiero tu przybyłem. No dobra. Zróbmy to tak, potrzebuję radar w tym miejscu. I zacząć wydobywać już ten palat, żeby mieć na ewentualne ulepszenia. Zobaczmy. Jakby to tak ustawić, żeby to w miarę szybko się wydobyło.
No dobra, trochę źle to ustawiłem, ale niech będzie jak wyszło. O, jak ładnie widzimy. Dobra, tutaj pompki teraz potrzebujemy. Ile jedna w stanie jest pociągnąć? 200. Aha, czyli ona zasili sama tutaj te dwie, można powiedzieć, fabryki. Zobaczymy. I to powinno być w stanie zasilić też tą tutaj. O, idą. Wyjazd. A, gdzieś tam jeszcze się schowali. No dobrze, że te budynki nie padły. No i dobra, ile mamy energii lokalnie? 760. Dobra. To teraz jako. W sumie nie jest to jakoś mega potrzebne, ale przydadzą się tutaj magazyny energetyczne. No i dobra, zaraz się zacznie wydobycie w sumie. Jesteśmy tylko po to, żeby ten palac zacząć wydobywać. Sobie zabuduję. Wątek w sumie. Fajnie, ok. Nie, nam tutaj chodzi o bramę. Dobra, jest. O, właśnie dostaliśmy osiągnięcie za wydobywanie każdego rodzaju surowców. Tutaj rdzenie AI. No dobra, energii powinno być wystarczająco. Rozpoczęło się już wydobycie paladu. Mogę to ulepszyć w sumie. Dobra. No i czy w sumie z drugiego tego Bajora można ciągnąć kolejną elektrownię. Dobra. Gaz palny minus 50. Więc można to na spokojnie ustawić te budynki od gazu. W sumie dwa budynki są w stanie zasilić trzy takie elektrownie, wychodzi na to. Tak? Jakbym 3 zrobił po 75. Tak, tylko ze szlamem mógłby być wtedy problem. Ale zróbmy, tak. Zobaczymy, czy się uda. To jedno źródło szlamu i drugie, dobra. Ciągniemy teraz. Ach, kurczę. Akurat tutaj ten kawałek nie mogę tak przejść, jakbym chciał. Dobra, to trzeba jakoś to inaczej. Cię mogę ją przesunąć? Sorry, ale muszę cię przesunąć. Tak, żeby. No, można, ok. A, energia od razu poszła się. Wszystko zaraz siądzie. No, tak też się stało, oczywiście. No i tutaj. I te trzy w sumie. Źle to zrobiłem, odwrotnie miało być. Te dwie byłyby w stanie zasilić trzy. No, trochę namieszałem. Dobra, to jeszcze. I tak to damy. To jakby dorzucić jeszcze jedną, na którą w sumie nawet nas stać energetycznie, to można by było nawet zasilić sześć tych. Dobrze liczę? Dwie na trzy i tu dwie na trzy by były. Dobra. A co tam? Stać nas. Dobra, tak o tu. Dobra. A i tą pompę najwyżej pociągnę tutaj w górę jeszcze. To poprawiam. Będzie tutaj, tutaj. Tutaj. Okej. On coś łazi na dole. W sumie mam chyba, mimo wszystko, że jestem dosyć już daleko, mi się wydaje, w grze, to i tak nie mam odkrytych wszystkich roślin.
Gościu, wyjazd stąd. O, tu pójdziemy górą, bo nie powiem, przyda się ruda węgla. Bo mamy trochę już mało. Okej. Okay. Jest. Wyjście by się przydało porobić. O. Źle tutaj kliknąłem ten mur. Lepiej go zbudować od razu, niż tutaj teraz czekać i ulepszać go. No. To się wybudowało, to się... Fabryka. Fabryka węgla. Fakt, że później faktycznie chyba wychodzi na to, że można sobie tworzyć energię z niczego, bo jakby odpalić tą tutaj elektrownię fuzyjną, no to ona tworzy nam energię i niczego nie zużywa. Oprócz wody w sumie. Woda jest potrzebna. No ale jakby dobrze się ustawić, to wodę można ciągnąć z uskoku tego geotermicznego. Ile ona by chciała w ogóle? A, 5000 paladu i 20. Znaczy nie będę jej tutaj budował, bo tu mamy na tyle, myślę, dużo energii z tych elektrowni. Co ja zrobiłem? A nie, myślałem. Przez chwilę myślałem, że zbudowałem je na pierwszym poziomie. Sprawdzę dla pewności. Nie, wszystko jest na odpowiednim poziomie. Czy byłbym w stanie tutaj jeszcze jedną pompę dać, w razie czego? Nie, nie zmieszczę już, okej. Tutaj zasilanie pociągniemy. I ewentualnie jakieś wieżyczki się tu postawi. Ile możemy w ogóle postawić wieżyczek? 84 to myślę, że bez problemu. Czemu to się nie robi? Coś tu się chyba zepsuło, zaraz to naprawimy. No ciekawe. Tutaj chyba błąd graficzny. Dobra. To ja wieżyczki sobie tutaj zrobię. A nawet starczą, to jest zwykłe. Ten radar to jest potężny, no nie powiem. Jakoś na tym się wydawało, że nie są aż takie silne, bo ten to ogromne połacie terenu, mam wrażenie, że odkrywa. Dobra. Artyleria oczywiście jak najbardziej. A oczywiście budynek od naprawiania, ważna sprawa. Nie wiem, co się stało. Co się wam, panowie, stało? Dobra. No, połowa. Okej. Okay. Zwiększona aktywność. Ja tam nie widziałem, żeby ich jakoś więcej było. Dobra, tutaj damy różne ulepszenia. This area is very rich in resources, so we can establish additional mining bases if we need to expand our economy. No, takie podstawowe rzeczy, mówię, że jeżeli chcemy więcej, no to może musimy pobudować, wiadomo, więcej budynków wydobywczych i tak dalej. Nic ciekawego w sumie nie powiedziała, czego już byśmy nie wiedzieli. I otaczę, damy naprzód. Potężna obrona. Ten pojedynczy mur to może nie jest najlepszym wyjściem, ale... A, zasilania tutaj nie macie, okej. Okay. Jak będą szli teraz z góry, to mogę się skupić tutaj na górnej części. Wieża z rusznicą. O, nie bo... A, już się właśnie skończył węgiel. Niedobrze. Dobra. Mamy tutaj 6000 energii, to w sumie czemu by tutaj nie uruchomić... w jakiś sposób zużycia tego, więc możemy zacząć robić ten węgiel. W razie to jest syntezator. Syntezator węgla. Plus 4 w zamian za 800 energii. Dobra, dawaj. Odchodzi atak.
Co ja tu zbudowałem, że tu wymaga tego? A, w sensie, że skończyłeś wydobycie, okej. Okay. Myślałem, że tu pokazuje mi, że plazmę mam tutaj dostarczyć. Dobra, w sumie poszedłem sobie stamtąd. Takie rzeczy się dzieją, że nawet podejść nie mogą. O. Kilka potworków przyleciało i wielkie halo. Dobra, zobaczmy, co my tu jeszcze mamy. Ciężka artyleria mnie interesuje. Ona też ma taki zasięg pokazany śmieszny. 25 do 200. A ta ma... No to wychodziłoby, że te mają więcej niż tamta. No ale okej. Okay. Po prostu jest źle pokazane. Co by tu zrobić jeszcze? Na pewno ja mogę zrobić fabryki amunicji do wieżyczek? Więcej? Co to jest? Kriostacja, aha. Dobra, tutaj te budynki. Zaawansowany stabilizator magnetyczny. Ja chciałem zobaczyć odnoś... A ja mogę tylko magazyn zrobić surowców i amunicji do wież. Właśnie, trzeba to też tutaj zbudować. Żeby naprawiały w razie czego. Dobra, tutaj jeden. No, na szczęście nie jest tak blisko naszej bazy. Tutaj, tam zasięg mają, te co są. I tutaj, o, elegancko. W razie czego mamy wszystko tutaj zaklepane. Tutaj tworzą nam węgiel z energii. Tak jakby przeciwnie, nie? Do tego, co się normalnie robi. Normalnie to się spala węgiel, żeby mieć energię, a tutaj z energii tworzymy węgiel. No i dobra, to tutaj w bazy można powiedzieć mamy silnie bronioną. Raczej nie sądzę, żeby coś miało tutaj wejść. The tremors are getting weaker and weaker. We should quickly repair whatever's been damaged. Na szczęście nic w tym przypadku. Trzeba było się machnąć po ten węgiel, co tam jest. Albo w sumie jakbym budował w sumie ten budynek. Ten jonizator, nie, elektrownię fuzyjną trzeciego poziomu. To wystarczyłoby ją schłodzić wodą. Za to byśmy dostali 7000 energii. Ale bardziej mnie interesuje to działanie tej plazmy i tej wieży artyleryjskiej, tej dużej. Bo ona co tutaj, na strzał chyba wymaga wzbogaconej plazmy. O, to chwila, to gdzie się robi wzbogaconą plazmę? Oczyszczalnia. I sprawdzamy jeszcze tych budynków wszystkich. Tutaj konwerter plazmy. A, on robi wzbogaconą plazmę. Okej, okay, to by było też potrzebne. A tutaj co robią? Produkuje wzbogaconą plazmę. To jest bez sensu, bo on zużywa tytan. Czy lepiej sobie zrobić po prostu ten jako efekt, znaczy jako produkt uboczny, tam przecież jest plazma. Rafineria super chłodziwa. Robi super chłodziwo za pomocą tytanu. Znaczy to jest takie dobre, żeby zbudować to gdzieś, gdzie nie mamy wody, bo tu jak jest woda, to szkoda by było wykorzystywać tytan. Nie wiem, jak długo są w stanie wytrzymać te źródła takie błota i kwasu i w ogólnie tego lawy. Dobra, gdzie my tu jeszcze mamy na mapie jakieś surowce, co? Tak daleko w ogóle surowców nie ma? Tutaj jest. I co, i koniec? No ten żółty tam jest, w sensie Ruda Paladu. Dobra, tam się przejdziemy, zobaczymy. A, inna sprawa, znaczy w sumie nie rozrasta mi się, więc nie muszę tego robić. A, w sumie jakbym chciał, to mógłbym zrobić. Dobra, zróbmy sobie przed bazą taki. To tyle dobrze, że można jej się budować, nic się nie ten. Chciałem takie wielkie płyty przed bazą postawić, ale musiałbym pewnie się tu bawić. Dobra. Po prostu się przejdziemy. Dostałem się trochę za daleko. Co za ham mnie zepchnął, no.
O, to nie zadziała. Aha, bo on robił te wielkie płyty, gra robiła wielkie płyty. No to fajnie, fajnie. Myślałem, że mi porobiła te mniejsze, ale jednak nie. To trzeba było się teraz i tak przejść teraz, żeby to sprawdzać. Okej. Nie, no na wodzie nie zrobił. No, nie, nie zrobili. Znaczy na tym szlamie. No, tu uzupełnijmy tak. Dobra, i myślę, że no spoko, mamy bazę z takim tym podejściem. Dobra, idziemy zobaczyć, jak to z tym drugim tutaj paladem. A, będzie atak zaraz. Już widzę, że się kończy wydobycie tego paladu. To 10 tysięcy i gra nam puści zaraz atak. Może miotacz bym sobie tutaj dał w sumie na lewo. No, ogromne stado, bla bla bla. Odporni na kwas, niemożliwe. Dobra. Gdzie to źródło z tego? Tak, tak. Operacje wydobywcze musiały zakłócić spokój wielu z nich. Będziemy potrzebowali zaawansowanych wież obronnych, aby odeprzeć te stwory. Nie zapomnijmy również o ustawieniu pól minowych. Akurat ja nie będę stawiał pól minowych, bo nie za bardzo mi się to opłaca. Zwłaszcza, że nie potrzebuję jakoś. Nie czuję potrzeby budowania tych pól minowych. Dobra. Miało być przeciwko tym kwasowym. Malowanko. No i dobra, możemy rozpocząć tu wydobycie paladu. Zrobimy tak, tak. Tak, tak. 4 i starczy. Potrzebuję tego jakoś mega szybko. Blisko bazy, więc elegancko. O, w sumie tutaj też ten zawiniemy, jak już tu jest metal. Miejsce w magazynie mamy, więc zrobimy tak. No i zejdziemy też do tego tutaj na dół węgla. Jest odsłonięty, więc czemu by nie? Dobra, dawać wydobycie węgla. Czy ktoś tu chce podejść mi to zniszczyć? No i dziękuję bardzo, dobranoc. No i dobra, aha, atak z każdej strony będzie szedł, wow. Mam na to tyle czasu, żeby się wybudować i obronić w sumie. Dobra, zobaczmy sobie tutaj, czy dalej gdzieś tam nie jest przypadkiem jakiś surowiec. Przesuniemy sobie naszą wieżę. A te to się szybko bardzo budują. No nie powiem, no bieda jest trochę tutaj z surowcami na tej mapie. Wieża sejsmiczna. Dobra. A tak, se daj mi coś tutaj. Wow, od razu wysadziła je. No to niedobrze. Nie, one walą od razu w to. Pacyfikują ich tutaj. Widzę, że porządek od razu robią. Chcę. No nie tak chciałem to postawić, no ale dobra. Nie wyłączyli zasilania przypadkiem? Nie. Miotacz w sumie i artyleria jeszcze jest. Jesteśmy tu. O, mam minigana. Gdzie jest artyleria? Ta mniejsza oczywiście mi chodzi. Tu jest, okej. Okay. No i zaraz zaorają tutaj wszystko w koło. No, widzę, że strzelają nawet. Te skupiska grzybów. Bum, bum. Zaraz ściągną tu kość pewnie. A nie, jednak nie. Dobra. Ile ja mam tego węgla?
Kurczę, w sumie zbudowałbym, ale z drugiej strony jak użyję tego węgla, to będzie trochę lipa. Tutaj mamy mały kaliber. Fabryka amunicji do wież. Ile mamy amunicji? 40, nie, 2430 rakiet, 162 powiedzmy litry, 162 tysiące litrów jakiejś benzyny do wież. 81 tysięcy pocisków małokalibrowych. A dużo kalibrowych nie widzę. Dlaczego? No dobra, nieważne w sumie. Centrum Komunikacyjne Zbrojownia. Zbrojownia ogólnie robi. Ta. To trochę śmieszne, że ta zbrojownia jest ma ograniczoną liczbę. Trochę niefajnie. Dobra. Ruda węgla jest wydobywana. Nadchodzą. Szacuję, że zbliża się do nas grupa co najmniej kilkuset osobników. Po angielsku powiedział, że kilka tysięcy chyba? Few thousand. No, zobaczymy skąd będą szli. No, na góry nawet nie ma sensu iść. Znaczy chociaż nie, no dobra, mógłbym iść bronić te miejsca, gdzie są te wydobywcze. Ale idę tu na dół, dobra. Miotacze, wieże i inne takie tu stoją. Bum, 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 bum. Co jeden ten też można tu postawić? Rusznice i minigana. No, zdążył się zbudować nawet. W sumie w razie czego zresztą możemy jeszcze 5 wieżyczek postawić. Bum, bum. No to ładnie kości, zanim oni dobrze podejdą. Tak, na razie widzę, że sobie radzą. I ta artyleria najlepiej, bo działa, bo ona... A, tu coś się ten... Trafia niestety w to. Artyleria przydatna, bo przyrzedza szeregi, zanim podejdą. Na odległość strzału. Wow. My się teraz rzucili na to stanowisko tutaj. Bum, bum, bum. Dobra, pomogę, bo widzę, że się przyda pomoc. Wow. Te bagienne te są. Odkryto nowy gatunek. Zaraz właśnie, zobaczymy przy okazji jak tutaj skończymy tą zadymę. Jakie jeszcze gatunki zostały do odkrycia? W sumie ten atak nie jest jakiś potężny. Już? To okej. Okay. Broniliśmy naszą stację przed hordami plującymi kwasem potworów, gigantycznymi ślimakami, zabójczymi podziemnymi żukami i pożerającymi wszystko drożdżami. Ashley, zebraliśmy wystarczającą ilość paladu do skonstruowania kondensatora hipercząstetek. Powinniśmy wrócić do kwatery głównej, aby rozpocząć proces budowy. To bardzo dobry pomysł. Ta stacja pozostaje tutaj jako stała baza operacyjna. Możemy nawet wybudować tu więcej kopalni i fabryk, aby wzmocnić naszą gospodarkę. Wszystkie zasoby, które są tu produkowane, będą automatycznie przesyłane do naszej kwatery głównej tak długo, jak długo skaner orbitalny będzie działał. Bez niego nie jest możliwy dalekosiężny transport przez portale. My to wiemy. Już trzeci raz nam to chyba mówią. Dobra, no to zostaje nam tylko teraz zrobienie... W sumie nie tego, gdzie to jest? Nasz karabin plazmowy. Jest! Mamy karabin plazmowy, doskonale. I całkiem nawet dużo mu wyszły te, 2200. No to ładnie, ładnie. Czyli przynajmniej jest w tym, co tutaj napisze gra, bo czasami całkiem co innego jest niż gra mówi, że będzie. Dobra, to tak o, te dwie rzeczy oczywiście wywala. Na jego miejsce trafia ulepszona wersja. W szybkostrzelności jest lepszy, obrażenia no to oczywiste. Promień rażenia plus 0, ilość pocisków ta sama. No i dobra, a zobaczmy, zróbmy, ile on kosztuje w ogóle, to zróbmy ze dwa takie, wiecie, sprawdzające pala, chociaż trochę dużo stracę, no ale dobra. No nie zrobię następnego, bo już widzę, że węgla nie mam. Okej, okay, no to gówno jakieś wyszło. Ej, nie. O, jakieś kody tu chyba można wpisywać. Zobaczmy. Ten karabin to prawie na poziomie tego z pierwszego, poprzedniego.
Nic nie jest lepszy. Dobra, zdemontuj w takim razie. Wróć nam się trochę tutaj surowców. Aha, to też możemy tą wyrzutnię zmontować, bo też mi się nie podoba. Miotacz ognia, no oczywiście, że zostaje, to też zostaje. Czemu tu uciekłeś na dół? Zdemontuj. Możemy sobie wszystko na czerwone już. Jak dam tutaj miotacz. A, ja mam dwa miotacze, okej. Okay. Osiągnięcie, ostateczna forma. Aha, czyli ty idziesz do piachu tak naprawdę, no, do zdemontowania. Tak. Dobra. Na to prawe miejsce trafi miotacz też. Bo on się w sumie przydaje. Idź tam. Tutaj zarzucimy co? No w sumie nic, bo nawet nie mam co za bardzo dać. Z minigun. Wyrzutnia jest tam. Nie wiem, jakąś dziwną broń może tutaj dam. Ale fruwające miny, czy co to tam było. To z ciekawości zobaczę tylko jak działa. Coś nie zadziałało. Czemu nie mogę przesuwać? Dobra. Sprawdźmy jeszcze tą broń odnośnie. Strzelba mnie nie interesuje, wyrzutnia rakiet też nie. Gdzieś to było takie dostawiania min latających, pewnie gdzieś tą minę. Lewitujące miny. Zobaczmy z ciekawości, co to jest. Mniej w ogóle niż tutaj przewidywane jest, nie wiem dlaczego. Lewitujące miny poproszę. Ok. Z ciekawości tylko sprawdzę, co ta broń robi. Aha, my sobie tak możemy je stawiać w ten sposób. Okej. Okay. Nie jest to jakaś zła broń, ale strzał raczej nie robi. I tutaj miotarz, jestem w stanie zaorać pewnie wszystko. Dobra. Ulepszenie. Co my tutaj ciekawego mamy? Odrażenia dodatkowe. Okej, okay, od ognia. I od ognia i energii będzie to całkiem spoko. Pociski samonaprowadzające mnie nie interesują. Promień rażenia mnie też nie interesuje. Szanse na ogłuszenie też niekoniecznie może. Koszt amunicji też nie. Rozrzut mniejszy też nie. Rozrzut to minus ile? A rozrzut dodatkowo plus 95, już przyznałem, że minus. Wtedy to w ogóle by nie było rozrzutu prawie. Ilość pocisków w serii, dajmy sobie więcej. Ilość pocisków na strzał. O, tutaj damy to. I jakieś takie, że większa szybkostrzelność. Aczkolwiek tutaj mamy słabe ulepszenia. Szkoda, że nie mogę tych ulepszeń nie rozłożyć. No, trochę to upierdliwe. O, tu 24. Chociaż może ilość pocisków na strzał. Tam ile jest? 28%. O, to 24. Więc to myślę, że będzie lepsze. No i tak, mam, jesteśmy uzbrojeni, można powiedzieć, po zęby. To jest, nie wiem po co. Ale niech już będzie. Ostateczną formę. O, tak więc myślę, że jesteśmy odpowiednio uzbrojeni. Może minigana bym dał na lewo też. Znaczy na prawo. Natomiast czego można było go tam wrzucić? Zamiast tego railguna, myślę. Zamień się z nim miejscami. No i dobra, i myślę, że mamy na tyle potężne uzbrojenie, że no po prostu nie wiem, czy coś byłoby w stanie się nam przeciwstawić. Tylko i tu tylko tym jeszcze. No dobra, na tym skończymy ten odcinek. W następnym odcinku będziemy budować ten portal, bo mamy już wszystkie surowce. Idą one nam trochę do góry. Ja jeszcze się trochę tam cofnę do kwatery głównej, nawet z wami, w razie jakby coś chcieli mówić. Ale cofnijmy się do kwatery głównej. Ja tutaj będę w międzyczasie wydobywał te surowce podstawowe, coś tutaj porobię. Tak, żeby jak już zaczniemy nagrywać kolejny odcinek, czyli zobaczymy się w nim, to żebym ja miał już konkretnie postawione rzeczy, a nie, że zacznę dopiero teraz kopalnię jeszcze budować w następnym odcinku. Tak więc ja się zajmę kopalniami pomiędzy odcinkami, a my w tym odcinku kończymy i widzimy się w następnym. Siemaneczko!